Witajcie ponownie. Dzisiaj chciałem z Wami, dla Was poruszyć jeden taki temat związany z tym, że ostatnimi czasy dostaję sporo zaproszeń do różnych grup, takich stowarzyszeń, grup na Facebooku dotyczących diet, głównie diet ketogennych, wysokotłuszczowych, niskowęglowodanowych. Od razu chcę do Was zaapelować. Proszę Was, żebyście nie zapraszali mnie do takich grup, bo zwyczajnie nie mam czasu siedzieć w nich i czy się udzielać, czy ich czytać. Więc dla mnie, czy ja tam jestem, czy ja to akceptuję, to nie ma dla mnie żadnej wartości dodanej. Od razu Wam mówię. Ja sam mam tak okrojony grafik, że ja nie jestem w stanie nawet w całości, czasem udaje mi się tylko w połowie zrobić to, co mam zaplanowane w ciągu dnia. Nie mam zwyczajnie na to czasu. I Was też zachęcam, żebyście przestali siedzieć, ślęczyć w tych grupach facebookowych, w internecie. Wyjdźcie na zewnątrz, zacznijcie używać Waszego ciała. Tak jak ja to robię, ostatnio więcej czasu spędzam na zewnątrz. Mniej nagrywałem materiałów. Używam swojego ciała, pracuję fizycznie, trenuję. Ruszam się. Więcej Wam zdrowia to przysporzy niż śledzenie wielu wątków jakichś na tych grupach. Co nie mówię, że wartości edukacyjnej nie będzie miało, bo w pewnych przypadkach jak najbardziej możecie się czegoś nauczyć. Natomiast osobiście mówię tu za siebie, nie mam na to czasu. I wychodząc z tego wstępu, tak jak zatytułowałem ten materiał, nie utożsamiam się z żadną dietą. Z żadną dietą, ani nawet swojej diety nie uznaję, że jest najlepsza. Z tego względu, że to, i tutaj mówię to do każdego, czy to będzie zwolennik gorący, zaciekły, znany czy nieznany, diety ketogennej, czy ktoś, kto dzień po dniu ładuje w siebie duże ilości węglowodanów, albo je samo mięso, i ktoś tak twierdzi, że to jest najlepsza dieta, jest w dużym, w cholernie dużym błędzie. Bo prawda jest taka, że to, co na mnie działa, dla mnie jest dobre, jako odżywianie, sposób odżywiania, styl jedzenia, to nie znaczy, że dla każdego, czy widza mojego tutaj, czy losowo wybranej osoby z kraju, czy ze świata, też będzie dobre. To, że coś działa na Ciebie, nie znaczy, że będzie dobre dla wszystkich. I odwrotnie, to, co jest dobre dla innej osoby, nie znaczy, że u Ciebie będzie dawało pozytywne efekty, takie same. Co oczywiście nie znaczy, że należy je wykluczyć, bo być może tak się stanie. Natomiast co mnie najbardziej wkurza, co mnie najbardziej irytuje, to jest traktowanie jedzenia, to jest traktowanie diety jako religii. Ludzie robią z tego coś, z czym się identyfikują, coś, z czym się utożsamiają. I wielokrotnie takie podejście religijne powoduje to, że mają klapki na oczach, na inne sposoby odżywiania. Zwolennicy diety wysokotłuszczowej będą twierdzić, że to jest najlepszy sposób, bo jest niski poziom insuliny, bo mają różne właśnie inne korzyści zdrowotne związane chociażby z ciałami ketonowymi. I jak najbardziej ja się z Wami zgadzam. W wielu przypadkach dieta ketogenna będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Czyli właśnie dieta wysokotłuszczowo-niskowęglowodanowa. Ale nie będzie to dla każdej osoby. A już najbardziej, co mnie przeraża, dla każdej osoby dobre, to jest to, że są ludzie, którzy twierdzą, że w tym stanie ketozy można miesiącami przebywać. Co jest kompletną bzdurą, nie mającą żadnych podstaw. Nawet historycznych. Zapamiętajcie sobie, że człowiek pierwotny w okresie preneolitycznym, paleolitycznym, w tych wcześniejszych milion lat, 500 tysięcy lat przed naszą erą, 50 tysięcy lat przed naszą erą, odżywiał się umiarkowaną, średnią bądź większą ilością właśnie białka pochodzenia przede wszystkim mięsnego, średnią zawartością tłuszczów i ubogą ilością węglowodanów. Ale spożywał wszystkie te grupy
pokarmów, czyli spożywał mięsa, prawdopodobnie również jaja i ryby, w mniejszej ilości oczywiście niż z mięsa takich zwierząt, na które polował. Dodatkowo małe ilości sezonowo owoców, miodu, jeśli to był miód, gdzieś znaleziony to był miód dzikich pszczół. I do tego warzywa, różne rośliny, zioła uzupełnią sobie tym dietę. Gdzieś może pestki, nasiona. Nie mówię tu o nasionach na przykład rzepaku, które dzisiaj miliony hektarów areału zajmują po to, żeby robić z nich olej. Więc jadł pokarm, który był zbalansowany, nieprzetworzony. I jednocześnie w błędzie są ci, którzy twierdzą, że człowiek jadł tylko mięso i tylko mięso im wystarcza. I tak dalej, można by te przykłady mnożyć w nieskończoność. Tych takich radykałów dietetycznych, mówiących, że tylko ta dieta, nie inna, i toczących sobą, ze sobą, między sobą właśnie wojenki, niekończące się spory, co jest lepsze, co jest lepsze. Wiecie, co jest najlepsze? Najlepsza jest dieta, która jest najbardziej urozmaicona. I tu napisałem, żeby wam się to wryło w pamięć. Im bardziej urozmaicona dieta, tym lepiej dla ciebie, tym lepiej dla każdego. Idąc dalej, człowiek, który jest w stanie, pisałem o tym już kiedyś, człowiek, który jest w stanie zjeść wszystko i czuć się dobrze, wszystko mam tu na myśli oczywiście jadalne rzeczy, jadalne produkty spożywcze i czuć się dobrze i funkcjonować i mieć dobre zdrowie, cieszyć się zdrowiem, energią, witalnością, nie tylko samopoczuciem, ale właśnie zdolnością do podejmowania wysiłku fizycznego. Ja a propos wysiłku fizycznego właśnie, zaraz powiem, ale człowiek, który jest w stanie zjeść wszystko i czuć się dobrze, będzie zawsze zdrowszy niż osoba, która musi z czegoś zrezygnować. Nie możesz jeść jakiegoś produktu, na przykład nabiału, i się czujesz dobrze, bo masz na przykład nietolerancję. Diety restrykcyjne, diety właściwie eliminacyjne. Dobrze, masz problem, dlatego eliminujesz pewne produkty, które go nasilają, ale dieta eliminacyjna, która jest ciągle stosowana, to nie jest rozwiązanie twojego problemu, tylko to jest jego omijanie. Bez sięgnięcia tak naprawdę w sedno problemu, w istotę sprawy, po to, żeby wyleczyć na przykład problem z jelitami. Aktywność fizyczna. Słuchajcie, teraz do zwolenników diet ketogennych. Adaptacja, każdy powinien, zgadzam się z tym, że każdy powinien osiągnąć tak zwaną elastyczność metabolizmu, czyli potrafić efektywnie korzystać z paliwa energetycznego w postaci tłuszczów, jak i węglowodanów. Ale nigdy nie przekroczycie pewnego, będziecie przesuwali granice możliwości wykorzystania tych tłuszczów do wysiłku fizycznego, na przykład właśnie aerobowego. Przesuwali tę granicę, po której ten próg mleczynowy, przesuwali moment, w którym ciało będzie musiało się przełączyć na właśnie związki inne niż tłuszcze, ponieważ będzie brakowało zwyczajnie tlenu, żeby przerabiać tłuszcz na energię w wydajny sposób, żeby podtrzymać pracę mięśniową. I nie przeskoczycie tego. I zawsze wiem to po sobie. Potrzebne są te węglowodany i ten glikogen w mięśniach, żeby mieć eksplozywność, żeby mieć większą zdolność do dużej objętości treningowej. Jeśli nie wierzycie, zróbcie sobie eksperyment. Żadne zaadaptowanie do tłuszczów nie pozwoli wam ciągnąć wysokiej intensywności półtorej godziny treningu czy dwie godziny, gdzie naprawdę dajecie z siebie ostro popalić. Co innego trening siłowy przy małej ilości powtórzeń, tamten glikogen nie jest tak, nie jest niezbędny po prostu w takim stopniu jak te wysiłki właśnie dużej objętości. I tak dalej, tych przykładów jest oczywiście diet mnóstwo, nie będę ich tu wszystkich wymieniał. Po prostu przestańcie się do tego utożsamiać. I jeszcze kolejna rzecz. Dla wszystkich, którzy są tak zacietrzewieni i tkwią w jednym sposobie odżywiania i chcieliby tak całe życie. Zrozumcie jedną rzecz, że
jedząc, odżywiając wasze ciało, wszelkie produkty spożywcze, jakie jecie, ich dobór, ich rozpiętość, różnorodność, czy też właśnie taka monotonia, wpływa na wasz mikrobiom. Ma bezpośrednie przełożenie na jego zasób gatunkowy, na jego pulę genową, na jego różnorodność. A trzeba pamiętać, że właśnie skład ilościowy i właśnie jakościowy mikrobiomu determinuje nie tylko też nasze trawienie, ale funkcjonowanie wielu obszarów, wielu funkcji, wpływa na wiele funkcji naszego organizmu. W tym na odporność, w tym na pracę mózgu poprzez wytwarzanie neuroprzekaźników, przez wytwarzanie różnego typu metabolitów związanych z tymi drobnoustrojami. I co na koniec, jakie wskazówki mogę wam dać? Jakie są zmienne, którymi powinniście manipulować w swoim odżywianiu? Po to, żeby trenować wasz metabolizm, po to, żeby wasz układ pokarmowy i metabolizm, który jest jakby potem wynikiem tego, co wy spożywacie, można ćwiczyć podobnie jak trening. I ja tu porównuję po raz chyba drugi jedzenie ciągle tego samego w takiej samej ilości codziennie, najlepiej jeszcze w takich samych odstępach czasu, w takich samych wyliczonych proporcjach makroskładników i tak dalej. Patrz tutaj, słynna dieta kulturystyczna kurczaka z ryżem i brokułami. Tylko po to, żeby się makroskładniki zgadzały, czyli duża ilość białka, węglowodanów i mała ilość tłuszczów. To to jest tak, jakbyście robili ten sam trening na siłowni. Ten sam trening. O ile u osoby początkującej albo będzie to nie do przeskoczenia, albo spowoduje pewne na początkowe sukcesy, progres, tak po pewnym czasie dość szybkim spowoduje stagnację, fazę plateau, zero postępów. Dlatego prawidłowy trening zwiąże się z progresją, jest progresywny. Progresywny. Czy to chodzi o siłę, czy to chodzi o wytrzymałość, zawsze jest progresywne przeładowanie, wzrost obciążeń. Tak samo z dietą. Chcecie mieć sprawniejszy układ pokarmowy, metabolizm. Korzystajcie z tych zmiennych. Pierwsza rzecz. Moim zdaniem najgorsza dieta, jaką można sobie zafundować ogólnie, to jest monotonna, ciągle prowadzona dieta, która ma mało białka, a dużą ilość węglowodanów, zwłaszcza w postaci cukrów i mało tłuszczów. To jest najgorsza dieta, jaką można sobie wyobrazić. Najbardziej niedoborowa, przynosząca największe spustoszenie dla organizmu. I oprócz tego, takiej diety należy unikać. To w pierwszej kolejności usuwacie śmieci do minimum. Chcesz chodzić na te lody czy tam ciasto co drugi tydzień? Nie ma problemu. Podejrzewam, że to nie będzie te 80% nieprzetworzonej 20%, tylko będzie korzystniejsza proporcja. Ja sam nie jestem idealny, mówiąc to. Myślicie, że co, że ja jestem wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o dietę? Oczywiście, że nie. Też się zdarzają produkty przetworzone. To jest wręcz nieuniknione na dzień dzisiejszy. Ale nie jest to 20%. Ale na przykład może to być 5%. Nie szacowałem tego. Chodzi o tendencję. Bo jeśli coś musisz zjeść dla twojej psychologii, dla twojej psychiki, no to coś jest nie tak, ponieważ te produkty żadnej funkcji nie pełnią, jeśli nie jest znana, jeśli chodzi o neuroprzekaźniki i tak dalej. Nie są niezbędne cukry dla naszego funkcjonowania, bo możemy się, człowiek jest w stanie przeżyć bez cukrów, bo możemy je wytwarzać w procesie glukoneogenezy. Natomiast ograniczać te śmieci. Im mniej, tym lepiej. Krótko powiedziawszy, manipulacja ilością posiłków. Jesz 5 posiłków dziennie, zacznij to zmieniać. Zacznij jeść 3 posiłki dziennie. 2 posiłki dziennie. Jesz codziennie jeden posiłek, bo też są takie osoby, co jedzą.
też będzie to błąd, jeśli będziesz robił to cały czas. Mimo korzyści. Ale daj sobie jeden, dwa dni, gdzie zjesz na przykład 3 posiłki dziennie. 2, 3. Ja sam tak robię, powiem wam, co robię. Większość dni jem 2 posiłki. Te, które jem. Trening jest zazwyczaj umieszczony gdzieś pomiędzy nimi. To jest najlepsza rzecz, a czasem przed. Zdarzało się, że przed pierwszym posiłkiem i dopiero potem jadłem. Ale teraz z racji właśnie zmiany harmonogramu dnia wrzucam to w środek. Dopasujcie sobie właśnie, pobawcie się ilością posiłków. Poćwiczcie ten żołądek, nie jedzcie na godzinę na zegarek, jak to się mówi, zgodnie z zegarkiem. Kolejne dwie zmienne, podaż tłuszczów, podaż węglowodanów. Mówiłem na przykładzie specyfiki hormonalnej kobiet, dlaczego warto zwiększać podaż węglowodanów w konkretnych właśnie etapach cyklu menstruacyjnego, ovulacyjnego. Dobrze mówię? Owulacyjnego. Tak, dobrze mówię. Podaż tłuszczów podobnie. Jeśli będziecie mieli ciągle mało węglowodanów, to prędzej czy później odbije się to negatywnie na waszej tarczycy, na waszych nadnerczach i na produkcji testosteronu. Nie pomoże to duża ilość tłuszczów, ponieważ insulina, którą nadmiar, tak jak wspomniałem wcześniej, jest szkodliwy, nie należy jej też ciągle demonizować, bo ona jest potrzebna do wzrostu. Ona stymuluje właśnie większa podaż węglowodanów. Nie mówię tu o słodyczach i cukrach, o sacharozie i dużej ilości fruktozy, ale zdrowych węglowodanów, głównie z warzyw, z orzechów. Zobaczcie, tam jest po 20 parę procent w orzechach, nasionach właśnie węglowodanów, głównie złożonych. Czyli już nawet w kaszach, ryżach czy makaronach. Jest potrzebna i pozytywnie wpływa na syntezy wszelkiego rodzaju hormonów, takich jak właśnie hormony tarczycy, jak progesteron, jak estrogeny, jak testosteron. Daje taki boost, daje taki właśnie kopniaka tym naszym narządom układu endokrynnego, endokrynologicznego, wewnątrzwydzielniczego, żeby było właśnie lepiej produkowały hormony. I taki reset jest potrzebny. Dlatego w przypadku właśnie tych zwolenników diety ketogennej człowiek musi wchodzić i wychodzić z tej ketozy. Nie może tam tkwić w nieskończoność, jak w dołku. I tak samo podaż węglowodanów. Zagrajcie tymi właśnie, manipulujcie tymi makroskładnikami. Białko powinniście trzymać na stałym poziomie. Przypomnę w mojej ocenie, jaka to powinna być ilość tego białka. Przede wszystkim dla osób mało aktywnych przynajmniej 1,2 g na kilogram idealnie beztłuszczowej masy ciała. Jeśli ktoś jest bardziej aktywny, jak ja sam celuję, to powinien dla regeneracji, dla zaspokojenia tej zwiększonej potrzeby ze względu na nasilony metabolizm i katabolizm i anabolizm białek mięśniowych zwiększyć to do przynajmniej 1,5 do 2 g białka pełnowartościowego, najlepiej właśnie na kilogram masy ciała. I przerwę w jedzeniu. Cechą wspólną tych wszystkich diet powinny być przerwy w jedzeniu stosowane. Posty, regularne poszczenie. Ja sam teraz codziennie staram się przynajmniej 16 godzin mieć okresu, w którym nie jem nic. Jak to wygląda w praktyce? Otóż wygląda w ten sposób, że pierwszy posiłek jem po 12 i do 20, od 12 do 20 na przykład mam okres, w którym te 2 posiłki, 3 posiłki zjadam. A reszta od 20, czyli tak są godziny przed snem, to jeszcze raz zaznaczam, żeby nie jeść tuż przed snem, unikać tego, to jest jeden z największych błędów żywieniowych. Właśnie jedzenie tuż przed pójściem spać, z pełnym żołądkiem, kładzenie się do łóżka. Do tych godzin porannych, do południa nie jem. Bo tak naprawdę rano nie powinniście czuć głodu. Ze względu na zwiększone wydzielanie kortyzolu, adrenaliny, efekt tak zwanego poranka, efekt wczesnej pory dnia, efekt rano, powoduje to, że zdrowy metabolizm
ma jakby odpowiednią ilość cukru we krwi. Nie potrzebuje jeść, powinien być aktywny, powinien działać. I wy do tego też powinniście właśnie zmierzać. Plus sporadycznie dłuższe przerwy. 24 godziny, prawdziwe posty, 36, 48, 72. Przy czym im dłuższe posty, dłuższy czas poszczenia, tym rzadziej to powinniście robić. Oczywiście jeśli ktoś ma dużą nadwagę, dużo do zrzucenia, jest mało aktywny, to może sobie pozwolić na częstsze wprowadzanie, stosowanie tych głodówek. Natomiast tak jak zawsze mówię, post musi być mądrze stosowany i też nie można tu przesadzić oczywiście. To nie jest coś, co można sobie robić od tak, bo można też przedobrzyć i doprowadzać do niedoborów, zwiększonego katabolizmu mięśni, a nie o to chodzi. Chodzi o ten balans. Chodzi o ten balans, chodzi o właśnie zdroworozsądkowe podejście. Niereligijne i do tego Was zachęcam. Nie utożsamiajcie się tak jak ja z żadną z diet. Bądźcie otwarci na nową wiedzę, nie odrzucajcie niczego z góry. I z tym Was zostawiam do następnego materiału. Cześć!